Oferty pracy i szkoleniowe, konsultacje z doradcą zawodowym i możliwość wymiany informacji między osobami bezrobotnymi a pracodawcami. To wszystko mają zapewnić targi pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie. Głównie targi służą nawiązywaniu kontaktów. Pracodawcy dzięki tym targom rozszerzają swoją bazę kandydatów. Oczekiwania pracodawców nie są małe często. Z drugiej strony osoby szukające pracy mogą często znaleźć oferty czy nawiązać kontakty nie z jednym, ale z kilkoma pracodawcami w zakresie tego zawodu, gdzie szukają pracy. Tym razem na targach pojawiło się 30 pracodawców. Tradycyjnie już branżą, w której wciąż poszukuje się największej ilości pracowników, jest sektor budowlany, a w cenie są przede wszystkim wykwalifikowani pracownicy techniczni. Sławomir Borkowski poszukiwał pracowników na stanowiska murarza, zbrojarza i cieśli. Okazuje się, że często pracy jest dużo, ale pozyskanie odpowiednich fachowców nie zawsze jest łatwe. Chodzi o to, aby wykształcenie było adekwatne do umiejętności danego pracownika, bo zdarza się tak, że po prostu zawód włączony ma się nijak do, że tak powiem, umiejętności. Nie? To się mija z celem, że tak powiem. Nie? A czy pan już brał udział w tych targach pracy? Nie, jesteśmy po raz pierwszy. Jak pan ocenia to wydarzenie? Bardzo dobrze. Jak najwięcej takich, że tak powiem, imprez. A wydaje mi się, że im więcej będzie tego rodzaju imprez, to nie będzie mniejszy problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Na targach pojawili się również przedstawiciele instytucji współpracujących z urzędami pracy. Wśród nich Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, która realizuje projekt Na Pomoc Pracy. Jest on skierowany do osób, które zostały zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Korzystać z niego mogą zwalniani pracownicy Kościerskiego Szpitala. Możemy zaoferować pakiet tak naprawdę wsparcia na rynku pracy, pakiet narzędzi tak naprawdę wspierających na rynku pracy, między innymi szkolenia zawodowe dowolnie wybrane wraz z doradcą zawodowym, bądź dofinansowanie w wysokości do 40 tysięcy złotych na założenie działalności gospodarczej. Ale dodatkowo też to są spotkania właśnie z doradcą zawodowym, jest to pośrednictwo pracy, są to różnego rodzaju warsztaty rozwijające umiejętności tak zwane miękkie, także bardzo duży wachlarz możliwości dla uczestników projektu tak naprawdę. Chociaż stopa bezrobocia w powiecie kościerskim wciąż jest wysoka i na koniec lutego wyniosła 15,5%, to w porównaniu do stycznia liczba bezrobotnych spadła o 210 osób. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła na koniec lutego 4142 osoby.